Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj do wspólnego tworzenia na kanale Craft Corner. Będę przygotowywała karteczkę ślubną z najnowszej kolekcji Alchemy of Art i skorzystam z złotej bazy DL i złotego pudełeczka. Moim zdaniem świetnie się tutaj będzie komponowała z tymi kolorami kolekcji papierów, których przeważa bordo, właśnie takie złote akcenty, trochę beżu, delikatny też taki róż się pojawia. Ale ja tutaj postawię na trochę mocniejsze akcenty kolorystyczne. Będzie to taka no trochę nietypowa właśnie kartka ślubna, ale strasznie mi się ta kolekcja spodobała i tak jak mówię, z tą bazą komponuje się świetnie, więc postanowiłam właśnie taką kartkę stworzyć. Zaraz zobaczycie cały proces tworzenia w lekkim przyspieszeniu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że podołałam zadaniu, bo nieczęsto nagrywam tutoriale, ale jako że od stycznia należę do wspaniałego DT marki Goatbox i Craft Corner, mam zamiar tych tutoriali nagrywać więcej. Mam nadzieję, że będziecie oglądać, a jeżeli skorzystacie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli mnie oznaczycie i oczywiście markę Craft Corner i Goatbox.
Tak się prezentuje gotowa karteczka. Niektóre elementy tworzenia niestety się nie nagrały, tak jak Wam tam napisałam. Tutaj widzicie już, że kwiatki są ozdobione jeszcze takimi złotymi cekinami, grubszym brokatem. Posypałam troszeczkę takich białych mikrokulek. No i pochlapałam całość białym gessem, jak ja to zwykle robię. Zawsze mi się wydaje, że to tak fajnie dopełnia jednak ten efekt. W każdym bądź razie karteczka wydaje mi się udana. Ciekawa jestem Waszych wrażeń. Czekam na komentarze.